Stalowej Woli przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej wmurowano kamień węgielny. Pod rozpoczętą budowę najnowocześniejszego w regionie żłobko przedszkola w technologii pasywnej z basenem. Inwestycja powstanie za kwotę prawie 18 milionów złotych z 8-milionową dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Żłobko przedszkole wyznacza zupełnie nowe standardy nowoczesnego wychowania i opieki, w tym dzieci z dysfunkcjami. To również budynek dający ogromne efekty ekonomiczne. Znajdujemy się na placu budowy bardzo innowacyjnego żłobka przedszkola, realizowanego w technologii pasywnej, czyli z zastosowaniem pomp ciepła, technologii LED. Tak naprawdę będzie to budynek bardzo energooszczędny, ale również dostępny dla osób o szczególnych potrzebach. Więc takim projektem Stalowa Wola pokazuje, że można realizować odważne inwestycje i stawiać się też w pozycji lidera zastosowania takich innowacyjnych rozwiązań właśnie przy realizacji tego typu projektów. Żłobko przedszkole to największy projekt realizowany w województwie podkarpackim, przybliżający w kierunku zielonej Europy, stawiający Stalową Wolę w szeregi miast innowacyjnych. Dziękujemy za to, że taka innowacyjna inwestycja, taka innowacyjna decyzja ma miejsce w Stalowej Woli. Było powiedziane i odczytane w akcie elekcyjnym, że z woli prezydenta Stalowej Woli, więc ta wola Stalowej Woli jest oczywiście zawsze bardzo celna i to nie w każdym mieście, nie w każdym miejscu, nie w każdym samorządzie można tak powiedzieć. Nowe żłobko przedszkole to marzenie prezydenta miasta. O tym, jak ma wyglądać Stalowa Wola jako miasto przyszłości. Podziękowania w postaci symbolicznej kielni włodarz miasta złożył na ręce wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji zadania. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwym człowiekiem, dlatego że mam to wielkie szczęście działać ze wspaniałymi ludźmi w wspaniałym czasie, kiedy takie inwestycje, takie marzenia mogą być realizowane dla mieszkańców Stalowej Woli. Miasto Stalowa Wola ma być liderem przyjazności dla rodzin, jeżeli mówimy dzisiaj o nowoczesnej gospodarce, jeżeli mówimy o nowej strefie przemysłowej, to nie będzie sukcesu tego miejsca, jeżeli nie będzie miejsc wsparcia dla rodzin. W placówce znajdą się wielofunkcyjne sale przedszkolne, kuchnia, sala polisensoryczna i sensoryczna oraz gabinet rehabilitanta. 5 oddziałów żłobkowych z sypialniami, administracja, pralnia, gabinet logopedy, psychologa i pedagoga. Atutem placówki będzie basen, którego niecka właśnie jest budowana. Jest to bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważna. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na nowy budynek. Od 1979 roku mieścimy się w starym budynku. Zapewniamy dzieciom pomoc specjalistyczną na bardzo wysokim poziomie, ale niestety w fatalnych warunkach. Więc naprawdę myślę, że ten budynek spełni wszystkie nasze oczekiwania i naprawdę będzie to taki wow. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na jesień przyszłego roku. Placówka przygotowana będzie na przyjęcie niespełna 200 dzieci.